Spadamy. Nie wiem, można głupoty gadać. Napięcie z sieci spada, zobaczcie. Przecież to wyluzowane miało być. Czemu on nie wyluzował? Ale pani mi głosem przypomniała, że hamulec jest niewyluzowany, nie? Jezu, ale napięcie w sieci. Matko Bosko i córko kochana, poniżej 2,5 kV. Jakie mam rozkładowe 60 na godzinę tutaj złapać? Nie no, z próżniakiem śmiało, ostatnio tutaj jechałem z ładownym 3000 ton, to naprawdę było nieciekawie, nie? Jezu, ale tu po uszach daje. No, ostatnio fajną traskę robiłem z Piotrką. Piotrkowa, co ja gadam, ze Strzelcy Kujawskich, Strzelce Kujawskie do Lublina i później z powrotem luzem do Puław Azotów, prawie 400 km, nie? Fajnie osio. I dzisiaj znowu tutaj, dzień za dniem, Skierniewice Łuków linia. Codziennie praktycznie po tej linii jeżdżę, nie? Chyba że jakieś manewry gdzieś na Warszawie, a tak poza tym non-stop linia Skierniewice Łuków. Po lewej, jakby ktoś pytał tą bocznicę co robił, to jest bocznica wojskowa. Więcej nie powiem, bo zaraz znowu podpierdolę będą, nie? Donosić uprzejmie. No, i to jest ten jednotorowy odcinek. Odcinek jest dwutorowy, tyle że jeden tor jest nieczynny. Ten lewy.
tor numer 2. My jedziemy toru numer 1, tor numer 2 jest nieczynny. Jak widać zresztą, nie? Była fajna akcja wykaszania pasów przytorowego, pasów przytorowych w okolicach przyjazdów kolejowych, żeby była widoczność, nie? I wykoszono wszystkie krzaczki dookoła linii, a na tym torze nieczynnym tych krzaków nie wykoszono, nie? I dalej widoczności nie ma. Słuchajcie, jak się echo fajnie niesie. Jak po tych lasach pięknie echo się niesie, nie? To jest, mówię, to jest jedyna linia kolejowa, którą jeżdżę zawsze z otwartym oknem, nie? Te dźwięki to jest coś pięknego. Jeszcze zostało jakieś 10,5 godziny. Aż się nie chce się siedzieć w lokomotywie. Taka piękna pogoda, nie? Czekasz, czasami chcę po prostu wziąć ze sobą kocyk i gdzieś w stacji, gdzie będzie dłuższy post, rozłożyć sobie kocyk, poleżeć sobie w cieniu pod drzewkiem. No, marzenia ściętej głowy. Śmiesznym z tymi przyrządami jest, nie? Od lewej napięcie w sieci trakcyjnej, później moc zadana, natężenie, znaczy moc zadana, natężenie prądu na silnikach trakcyjnych łącznie, później te cztery słupki, no to jest siła pociągowa każdego z silników trakcyjnych, później mamy łączną siłę pociągową i w prawej części ciśnienie powietrza w przewodzie głównym, później ciśnienie powietrza w cylindrach hamulcowych lokomotywy, wyżej ciśnienie powietrza w zbiorniku głównym i po prawej liczniki energii. Łączna suma siły pociągowej i liczniki kilowatogodzin, nie? Które maszyna wypracowała albo oddała do sieci trakcyjnej. No i tyle.
Ogólnie muszę przyznać, że piękna jest ta linia, nie? Linia numer 12 z Kierniewice-Łuków. Tak zwana wieś Ostrada. Albo za Stodole. Towarowa obwodnica Warszawy, magistrala CE20. Jak na międzynarodową magistralę, to międzynarodowej magistrali to, no to nie przypomina, nie? Ale ma swój urok, ma swój klimat, nie powiem. Jak to zmodernizują, to już nie będzie ta sama linia. A plany takie są. Tutaj czas się zatrzymał w miejscu. Wjeżdżamy na czujniki przejazdowe. W tym momencie oddalony jakiś kilometr przejazd kolejowy. Sygnalizacja przejazdowa na tym przyjeździe zaczyna działać. Samochody się możemy zatrzymać. My mijamy wiadukt nad CMK. Centralną magistralą kolejową dojeżdżamy do tarczy ostrzegawczej nieczynnego posterunku odgałęźnego Marków. Skąd łącznicą można zjechać na Szeligi na CMK. Jadąc w kierunku przeciwnym. Posterunek jest nieczynny, jak się zaczęła pandemia, stwierdzono, że posterunek zamkniemy, bo tam, no, żeby ludzie nie narażać na COVID-a, nie, bo tu może z lasu wyjść. I od tamtej pory ten posterunek jest nieczynny, jest otwierany raz w roku, żeby dyżurni utrzymali autoryzację. I tyle. Jakiś miesiąc temu właśnie przez 1 czy 2 dni był czynny właśnie ten posteruneczek. A na chwilę obecną jest nieczynny. Przez ten posterunek odgałęźny jeździmy z prędkością 40 km na godzinę. Takie jest założenie z reguły przez wszystkie posterunki, które są nieczynne, jeździ się z prędkością do 40 km na godzinę. Semafor wjazdowy przerobiony na tarczę ostrzegawczą do Mszczonowa. Pozostałe semafory unieważnione. Gierkóweczka górą, zaraz jeszcze stara gierkówka i Mszczonów. Zwolnimy ciutkę samą lokomotywą
Za tym semaforem mamy ograniczenie do 30 km na godzinę z powodu... W sumie to już nie pamiętam, czy osunięcia wiaduktu, czy osunięcia nasypu, czy złego stanu wiaduktu, już nie pamiętam szczerze, ale 30 jest 30. A o te 5 km na godzinę z próżnym pociągiem można sobie śmiało samą lokomotywą przyhamować. Nieśpiesznie, też nieśmiesznie. I mamy Mszczonów. Zawalony pociągami. Rakieta normalnie, jak silnik odrzutowca. Dobra, jazda. Jak nasze napięcie? Ja na razie trzymam. To jest też jeden z tych uroków tej linii, nie? Na każdej nastawni dyżurny w oknie rękę w geście pozdrowionka. Fajna sprawa. Taki ludzki wymiar kolei, nie? Taki widoczek przypomina, że jednak na tej kolei jeszcze pracują ludzie, nie tylko komputery. Od Mszczonowa dalej do Tarczyna już jednym torem, dwoma torami, przepraszam. Po lewej widzimy, że słupy sieci trakcyjnej wymienili, nie? Na odcinku Tarczyn-Mszczonów wymieniają sieć trakcyjną, nie? Czy nie wiem, czy całą sieć, ale na pewno słupy trakcyjne. Słupy sieci trakcyjnej. Dobrze, bo już się przewracać zaczynały. Boże, ten jak zadmie w te trąby. To co, może by autopilota włączył, co? AFB, jak go się włączało, pamiętacie? 60 na godzinę, zatwierdzamy prędkość, zadajemy jazdę. Jedzie. No i dobra. To nie jest takie proste, nie? Autopilot. Ten pomad rzadko kiedy na wektronie włączam, a jak chcę już go włączyć, to najpierw trzeba sobie przypomnieć, jak go się włączało.
kiedyś wam wspominałem, że może wam coś ciekawego powiem o jakichś śmiesznych czy głupich przepisach, które na PLC obowiązują, na sieci naszej kolejowej, na naszej kolei. No jest takich przepisów trochę. Są jeszcze niektóre z tych przepisów są jeszcze z dawien dawna, bardzo dawna. Na przykład jest taki przepis, który mówi, że zabronione jest podczas jazdy spożywanie posiłków. Tak. I to jest ciekawostka, bo tak, ten przepis wprowadzono w czasach, gdy posiłek na kolei... Jak wyglądał wtedy posiłek na kolei? Bo to były lata, powiedzmy, 70 czy 80, 90, nie? Jak wyglądał posiłek na kolei? On wyglądał w ten sposób, że maszynista otwierał sobie na takim elektrowozie kuchenkę, kładł sobie na tą kuchenkę patelnię, na tej patelni sobie coś tam odsmażał, przysmażał, robił sobie pełnoprawny obiad, nie? No i co? No i takie coś podczas jazdy oczywiście, że jest niedozwolone, nie? No już nie muszę chyba tego tłumaczyć. Ale czasy się zmieniły i dzisiaj posiłek maszynisty wygląda w ten sposób, że maszynista to bierze kanapkę w gębę i zasuwa dalej, nie? Są jeszcze ludzie, którzy sobie pełnoprawne takie śniadanko robią, ale to faktycznie na postoju, no podczas jazdy też ciężko. Ale większość ludzi, z tego co mi się wydaje, z tego co kojarzę, to mimo wszystko jakąś kanapkę wcześniej naszykowaną wyjmują i jedzą i tyle, nie? No i co? No i przepis dalej obowiązuje, mimo że ten posiłek się zmienił. I teraz wyobraźcie sobie, że czasami jedziemy 7, 8, 9 czy 10 godzin praktycznie bez żadnego postoju. Tak, zdarza się. Uwierzcie mi, że się zdarzają takie sytuacje. No i co, ja mam jechać tyle czasu o głodzie? Czy mam dyżurnemu powiedzieć, panie dyżurny, poproszę na bok, bo ja muszę coś zjeść? Od razu mnie wyśmieją, tak? I zaraz będą telefony od dyspozytorów, czemu ja stoję. Co ja odwalam. No właśnie. I tak pytałem, gdzie trzeba i dostałem w odpowiedzi, to domyślcie się, gdzie pytałem. I dostałem w odpowiedzi, że no bo maszynista podczas jazdy może się zadławić na przykład. No tak, ale może też zasnąć i co? To wprowadźmy przepis, że nie może spać, nie? Bo zaśnie i zasłabnie i się tam wjedzie na drogę. No, dla mnie to jest głupota. Żeby było śmieszniej, regułka w instrukcji mówi dokładnie, że zakaz spożywania posiłków. W posiłki wchodzą też napoje. Czyli na przykład przez te 12 godzin, czy 11, czy ile tam jadę, nie mogę się niczego napić, nie? Ktoś mi powiedział, nie, no napić to się możesz, no napoje nie wchodzą w ten, w posiłek, tak? No tak. Ale to tak, jedzeniem mogę się zadławić, a napojem już nie. Nie mogę się zapłysnąć, nie? No właśnie, to jest takie... tłumaczenie sobie przepisu pod własne zdanie, pod własną wizję tego, jak to ma wyglądać, nie? No jest naprawdę tyle głupot, że jest przepis, który mówi, że jeżeli pociąg trzeba zatrzymać się nieplanowo na stacji, w sensie pociąg nie ma postoju na danej stacji, a trzeba go zatrzymać, to trzeba mu wydać na to rozkaz pisemny S. No tak. Tyle, że nikt nie dodał w tej regułce, że chodzi o pociągi pasażerskie, nie? Teraz według przepisu tego, jeżeli ja mam się gdzieś nieplanowo zatrzymać, to poprzednia stacja musi mi rozkaz S wystawić, nie? Jadę teraz na przykład w rozkładzie jazdy mam tarczyn mam na biegu. Teraz chcą mnie zatrzymać, to stacja Mszczonów musi mi rozkaz S wystawić, nie? Boże, to jest głupota. Jest naprawdę sporo takich przepisów dziwnych, śmiesznych. Zaczynając od żarcia, kończąc na rozkazach pisemnych. Na przykład, mamy coś takiego, że rozkaz pisemny S.
dyżurny ma obowiązek podyktować nam rozkaz pisemny S na zmianę kierunku jazdy. Sorry, ale to jest taki dość ruchliwy i zasłonięty przejazd, nie? I tak na przykład, jeżeli stoimy na stacji Skierniewice, mamy jechać do stacji, nie, niech będzie Małaszewicze, mamy jechać przez Warszawę, się okazuje, że zapchane, że coś tam się stało, musimy jechać przez Pilawę tędy, nie? Czyli jedziemy objazdem, to jest zmiana kierunku jazdy, dyktuje nam dyżurny rozkaz pisemny S. Nie, no jest spoko, jest fajnie, jest zajebiście, nie? Dobrze, mamy na rozkazie, że mamy jechać objazdem, nie mamy nic do gadania. Dobra, spoko, fajnie, pięknie. Ale sytuacja identyczna, stoimy w stacji Pruszków. Jedziemy w kierunku Grodziska Mazowieckiego po linii kolejowej numer 1. No i się okazuje, że na tej linii kolejowej numer 1 coś się stało. No i jedziemy objazdem, jedziemy, dyżurny mówi, że pojedziemy linią podmiejską, tam 500 coś tam, nie pamiętam jaki ona ma tam numer, 546 czy ileś tam, nie wiem, nie pamiętam. I teraz wyobraźcie sobie, że mimo, że jedziemy całkiem inną linią kolejową, to już nam rozkaz pisemny S nie jest potrzebny. Pojedziemy w tym samym kierunku, jedziemy także w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Z Pruszkowa, czy pojedziemy linią numer 1, czy pojedziemy linią podmiejską. Dalej jedziemy w kierunku stacji Grodzisk Mazowiecki, nie? Nie zdziwiłbym się, gdyby taka sama sytuacja była na w Trójmieście na przykład, nie? Jadąc po linii, normalnie po linii numer 7, a jadąc torami SKM-ki, nie? Wjeżdżamy na tory całkiem obcego zarządu i zarządu, pod obcym zarządem. Na tory SKM-ki, rozkaz pisemny nie jest nam potrzebny, bo jedziemy w tym samym kierunku, nie? Na przykład do Gdańska Głównego. To jest śmieszne, nie? To jest kolejny przepis, który albo jest martwy, albo po prostu ktoś go źle wymyślił, no tak to nazwijmy, nie? Źle to ujął. Teoretycznie z założenia rozkaz pisemny S miał służyć jako polecenie dla maszynisty, jako polecenie jazdy objazdem. Więc teoretycznie z Pruszkowa do Grodziska, jeżeli pójdziemy linią numer, mamy w rozkładzie linię numer 1, a pójdziemy linią numer 540 tam coś tam, czy 550 coś tam, nie pamiętam, pod miejską tą linią, powinniśmy dostać rozkaz pisemny S i do tego rozkazy pisemne O. Tymczasem w tym przypadku rozkaz pisemny S nie jest wymagany, bo jedziemy w tym samym kierunku, nie? Następną stacją zarówno dla jednej, jak i dla drugiej linii jest stacja Grodzisk Mazowiecki. To jest śmieszne po prostu, nie? Kolejny ciekawy przepis. Wyjazd na sygnał Wyjazd na samoczynną blokadę. Nie, inaczej, Boże. Wyjazd na rozkaz, nie na rozkaz, na rozkaz pisemny też. Na sygnał zastępczy czy rozkaz pisemny na samoczynną blokadę liniową, nie? 20 km na godzinę. No spoko. Dobra, okej, okay, coś się stało, nie ma kontroli zajętości odcinka, jedziemy 20 godzin na widoczność, nie? Dobra. Ale wyjeżdżając z danej stacji, dochodzi do sytuacji, w której dyżurny ruchu nie ma kontroli nad rozjazdem, nie ma kontroli położenia rozjazdu, ale nie tego rozjazdu, po którym jedziemy, tylko rozjazdu, który jest gdzieś tam indziej, na przykład jest rozjazdem ochronnym. Nie przejeżdżamy po nim, nie bierze on udziału w drodze przebiegu. Ale semafora podać nie może, więc podaje sygnał zastępczy i też jedziemy 20 na godzinę. I tłuczymy się na 20 na godzinę do następnego semafora SBL, jakieś 2 km, często zmagając się pod górki w deszczu i tak dalej. Jedziemy na widoczność tylko dlatego, że w stacji jakiś tam rozjazd nie idzie, nie? No to jest śmieszne. Uszkodzone systemy samoczynna sygnalizacja przejazdowa, nie? W stacji. Wyjeżdżamy na SZ 20 na godzinę, bo jedziemy 2 km, za ten przejazd jeszcze 20 na godzinę, nie? No. Co prawda obowiązuje nas 20 na godzinę przy uszkodzonej SSP, tylko na przez czoło, do czasu minięcia czoła przejazdu przez czoło pociągu.
Ale obowiązuje nas sygnał zastępczy. I co za tym idzie 20 na godzinę do następnego semafora, nie? To kolejny śmieszny przepis, który już dawno powinien zostać zmieniony. Ale każdy ma to w dupie, tak? Teraz wyjeżdżając na Sielska, takie na przykład Pendolino wyjeżdża na SZ-a, bo jest wyłamana rogatka na przejeździe kolejowym, na przejeździe kolejowym, który jest tuż za semaforami wyjazdowymi ze stacji. Pendolino wyjeżdża 20 na godzinę i przez dwa najbliższe kilometry jedzie 20 na godzinę do następnego semafora SBL, ponieważ wyjeżdża na sygnał zastępczy, nie? Zupełnie bez powodu tłucze się dalej przez 2 km 20 na godzinę, przyjeżdża do Warszawy Wschodniej plus 15 przywozi, nie? Dawno to powinno zostać zmienione, ktoś powinien się tym zaopiekować. Ale nie, po co? Są ważniejsze sprawy, nie? Różne takie ciekawe przypadki są, nie? Na przykład cofanie ze szlaku, nie? Jedziemy sobie pociągiem, jedzie sobie pociąg, niech będzie Intercity, ED 160 DART, nie, Flirt, albo ED 160 DART, w każdym razie EZ, nawet niech będzie to Pendolino. Jedzie między na przykład, nie wiem, z Ciechanowa do Nasielska i nagle się okazuje, drzewo na torach leży. Zatrzymał się bezpiecznie, wszystko ładnie, pięknie. Sieć trakcyjna niezerwana, może mógłby kontynuować jazdę, tyle że drzewo leży, nie? No i dyżurny daje mu polecenie zmiany czoła i wracamy z powrotem do stacji Ciechanów, skąd pojedziemy dalej do Nasielska lewym torem, nie? Zdarzają się takie sytuacje, byłem świadkiem takiej sytuacji, że pociąg ze szlaku był cofany, nie? I jazda lewym torem. Jadą dwa pośpiechy, jeden za drugim, jeden zdefektuje, nie? A drugi, żeby za nim nie stać, jest cofany do poprzedniej stacji i torem lewym później go wjeżdża. Zdarza się. I teraz o co chodzi? Jest przepis, który mówi, że pociąg cofany ze szlaku nie zmienia osygnalizowania. Tak, czyli maszynista w tym EZ-cie zmieni kabinę, przejdzie do drugiej kabiny i ma do tej stacji, z której przyjechał, wracać na czerwonych światłach czoła pociągu, na czerwonych końcówkach. Teraz powiedzcie mi, co to ma na celu i gdzie są względy i standardy bezpieczeństwa. 20 na godzinę przez wszystkie przejazdy kolejowe i tak dalej, ale to już mniejsza o to. W każdym razie na czerwonych końcówkach, nie? Teraz powiedzcie mi, jaką widoczność on ma przed sobą, na przykład w styczniu o godzinie 20. Na dwóch czerwonych końcówkach. Gdzie jest bezpieczeństwo? Jakie jest bezpieczeństwo zachowane na przejazdach kolejowych, na których SSP jest w tym momencie wyłączone? I dojeżdża sobie kierowca i widzi pociąg na dwóch czerwonych końcówkach. Jak widzi na dwóch czerwonych końcówkach, no to domyślnie uważa, że on się oddala, już pojechał sobie, tak? Widzi jego koniec. A tu się okazuje, że to jest jednak początek. No, śmieszne, prawda? No śmieszne. Nie wiem, skąd to się wzięło, czy to się wzięło z czasów, kiedy się EZ-ów nie było, że maszyniści nie zdejmowali końcówek z wagonu, czyli tych tarcz końca pociągu. No ale ludzie kochani, większość pociągów osobowych teraz jeździ na EZ-ach, prawda? Teraz trzeba takim pociągiem wrócić się do poprzedniej stacji i masz wracać na czerwonych końcówkach, no to jest śmieszne. Kolejny ciekawy przypadek. Prędkość pociągu należy ograniczyć do 20 na godzinę, jeżeli poprzedni pociąg przyjechał do danej stacji bez zderzaka. Jeżeli dyżurny stwierdził, że w poprzedzającym pociągu, który wcześniej przyjechał, nie było zderzaka, nie było w jednym z wagonów nawet zderzaka. Abstrakcja, tak? To następny pociąg należy wyprawić z prędkością do 20 km na godzinę, nie? Ten pociąg będzie sobie jechał 20 na godzinę do następnej stacji i poszukał tego zderzaka, nie? Ja się pytam, dlaczego? Jak? Jak to jest w ogóle możliwe? Bo co? Bo no, nie rozumiem tego. Jeżeli coś od pociągu odpadło i na danym torze może leżeć, zachodzi takie ryzyko, że to leży na tym torze, to się tor zamyka.
wysyła się tam drezynę inspekcyjną, która jedzie i to sprząta. A nie inny pociąg z prędkością 20 na godzinę i niech maszynista ten znajdzie ten zderzak i niech go zrzuci z toru czy coś tam, tak? Gdzie tu jest jakieś bezpieczeństwo w ogóle zachowane? Teraz pytanie, dlaczego zderzak? Jest tyle rzeczy, które mogą się oderwać od pociągu, od lokomotywy i na nie żadnych ograniczeń prędkości nie ma. Jak zderzak odpadnie, to trzeba ograniczyć prędkość, nie? Nie widzę tu żadnej logiki tego przepisu. To jest przepis czasów PRL-u, który jeszcze istnieje, nie wiadomo po co, nie? Przez cały czas, odkąd jeżdżę na kolei, nigdy nie słyszałem, że jakiś pociąg zgubił zderzak na szlaku. A nawet jak zgubił, no to tor się zamyka i się tor sprząta. A jak z wagonu się zsunie ładunek, spadnie kontener, to co też? Inny pociąg się wysyła do 20 na godzinę? Bo może ten kontener leży na tym torze, jak leży, to co? Ty niech maszynista go sprzątnie? No, nie widzę żadnego logicznego uzasadnienia tego przepisu, nie? Aha, pytaliście na przykład kiedyś w tych question and answer, czy maszynista może drugą osobę sobie do kabiny zabrać, nie? No i na to też są przepisy, nie? Przepis mówi wyraźnie, że może do takiej kabiny wejść pracownik przewoźnika ze stosownymi uprawnieniami, może inny człowiek wejść, który ma zezwolenie. A jeżeli takiego zezwolenia nie ma, to uwaga, dyżurny ruchu może podyktować maszyniście rozkaz pisemny S. Dokładnie. Jeżeli zachodzi potrzeba, żeby na przykład dyżurny ruchu wrócił sobie do domu, ze zmiany powrócił, jeżeli chce podjechać z maszynistą, to oficjalnie dyżurny musi mu podyktować rozkaz pisemny S. S, dobrze pamiętam, chyba S-ka. Takie rzeczy. Jest multum, słuchajcie, takich przepisów. Instrukcje są pisane tak, że one ładu i składu nie mają. Ci, co je tworzą, sami się gubią we własnych przemyśleniach, rozmyśleniach, nie? No. Głupota, no. Instrukcja mówi na przykład wyraźnie, jeśli chodzi o próbę hamulca, siema, że pierwszy i ostatni wagon w składzie pociągu musi hamować, nie? I luzować. No dobra, no spoko. Tylko ta sama instrukcja, ani żadna inna instrukcja nie pisze, co to jest skład pociągu. No i teraz co? Skład pociągu to jest to, co jedzie za lokomotywą, czy to, co jedzie z lokomotywą? Ma hamować lokomotywa i ostatni wagon, czy pierwszy wagon za lokomotywą i ostatni wagon za lokomotywą? Ostatni wagon pociągu. Czym jest skład pociągu? W instrukcji o próbie hamulca mamy wyraźnie skład pociągu. Nie ma żadnej informacji, co to jest skład pociągu. Natomiast jest w instrukcji od manewrów, technika manewrów. Jest informacja, że jest skład pociągu, nie? Skład pociągu to jest wszystko, co jest za lokomotywą. Wszystkie pojazdy bezczynnego pojazdu trakcyjnego. Tylko to jest skład pociągu w przypadku manewrowania, manewrów. A skład w przypadku pociągu, jazdy pociągiem? No i to głupoty, no. No. Na razie wam.